Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować model lokomotywy parowej firmy Fleischmann. Model lokomotywy jest tak zwanym białym krukiem w tej chwili na rynku, prawie nieosiągalny. O jaki model lokomotywy chodzi, zaraz Wam zaprezentuję. Także zapraszam do oglądania filmu. Tak, bohaterem dzisiejszego filmu, jak już zauważyliście we wcześniejszej scenie, jest to model lokomotywy BR36. Jest to lokomotywa parowa z drugiej epoki. Akurat ta wersja, którą w tej chwili pokazuję, mówię tutaj o wersji katalogowej, czyli tej 393672. Jest to wersja w zasilaniu na prąd zmienny. Natomiast został on przerobiony, mój model akurat został przerobiony na zasilanie stałe, czyli na AC, a nie na DC, a nie AC. Także przystosowany jest do mojego torów, do mojego zasilania cyfrowego. Sam model wyposażony jest w dekoder jazdy. Jest to dekoder 8-pinowy, czyli taki starszy. Natomiast co można powiedzieć o tym modelu? Model naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. W tej chwili jest to tak zwany czarny kruk, tak jak powiedziałem wcześniej. Przepraszam, biały kruk, jak powiedziałem wcześniej. Właściwie nieosiągalne na rynku normalnym, czyli w sklepie. Nawet na rynku wtórnym ciężko dostać. Bardzo rzadko się pojawia, czy to na Allegro, czy na eBayu, czy na Amazonie. Jeżeli już się pojawi, to cena odstrasza. Także cieszę się, że ten model się pojawi w mojej kolekcji. Tutaj ukłon w kierunku modelarza z Legnicy, który mi go sprzedał. Także zapraszam do oglądania przejazdów. Aha, przepraszam, jeszcze zapomniałem pokazać parę archiwalnych zdjęć tej lokomotywy, jak ona naprawdę wyglądała. Tutaj mam jedno ze zdjęć. Według tego, co tu jest napisane, to jest to właśnie dokładnie ten model lokomotywy, czyli mówię tu o BR36. Dlatego, że szukałem w internecie i na wszystkich zdjęciach, które znalazłem w internecie, są to lokomotywy, ale kolei pruskich, czyli oznaczeniu z literką P, P2 chyba z tego co pamiętam, już zaraz tutaj poszukam. Tu akurat jest wersja, akurat polska, udało mi się znaleźć tej lokomotywy, tu gdzieś ta lokomotywa sobie jedzie. To jest PD2-73, jeżeli chodzi o numer tej lokomotywy. No i tutaj inne zdjęcie, też archiwalne, tej lokomotywy właśnie w oznaczeniu P4. To jest właśnie kolei pruskich. I jeszcze jedno zdjęcie archiwalne, też chyba kolei pruskich, to jest P4, tak też. Bardzo ładnie ta lokomotywa wygląda. W ogóle lokomotywy parowe mają taką, coś w sobie mają, taką duszę kolei prawdziwej. Także naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Ten model, jak tu widać, przepraszam, ta lokomotywa, ta prawdziwa, tutaj widać ma przyczepione wagony osobowe, także skład osobowy ciągnęła. Są to wagony, tak zwane boczniaki, tutaj wejście, nie wiem, czy to dobrze widać, mam nadzieję, że widać. Tutaj mamy po bokach taką tutaj poręcz, po której właśnie można taki stopień, po której się wchodziło i do każdego przedziału było osobne wejście. Wracając do modelu, też podczepię zestaw właśnie osobowy, też właśnie takich wagonów typu boczniak. Niestety nie miałem aż tylu wagonów, ile tam było na wcześniejszym zdjęciu. Udało mi się tylko zebrać dwa modele takie w mojej kolekcji i ta lokomotywa właśnie pojedzie w takim składzie z dwoma wagonami osobowymi. Także zapraszam do dalszej części filmu. Tak, model właśnie stoi już na makiecie. Model lokomotywy parowej BR36 z numerem inwentarzowym 158. Model lokomotywy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest wyposażony w dekoder tylko jazdy.
Posiada oświetlenie białe przod i tyłu, na zamiennie. No i do lokomotywy, tutaj mam zestawiony skład osobowy, stoją takie ładne dwa boczniaki. Wagoniki bardzo ładnie się prezentują, one trochę są już zużyte, bo kupiłem niestety z demobilu, to są gdzieś tam z rynku wtórnego kupione, trochę zniszczone. Tutaj na górze widać, tam trochę ubytki są, także no nie, trochę im rzeczy brakuje, gdzieś tam pęknięte są poręcze i tak dalej, ale mimo wszystko bardzo ładnie się prezentują. Także wracając do modelu lokomotywy, tak, model lokomotywy też bardzo ładnie się prezentuje, tak jak powiedziałem, jest takim białym krukiem na rynku. No i nie przyciągając, zapraszam do przejazdu tej lokomotywy.
Tak, to był przejazd modelu lokomotywy BR36 o numerze inwentarzowym 158 firmy Fleischmann. Lokomotywa parowa ze składem osobowym. Dla przypomnienia, tak jak powiedziałem wcześniej, cieszę się bardzo, że się ten model pojawił w mojej kolekcji. Taki rarytas. Dzisiejszy film dobiegł już do końca. Zanim się jednak pożegnam z Wami, tutaj taka mała informacja, ponieważ na ostatnich komentarzach pod moimi filmami pojawiła się informacja, że puszczam tylko lokomotywy na jednym torze, tym zewnętrznym, a nie przejeżdżam pomiędzy tymi wewnętrznymi torami i zewnętrznymi. Także postaram się od następnych filmów trochę urozmaicić przejazdy tych lokomotyw, żeby tak lokomotywa tylko tak nie jechała cały czas w kółko, tylko przejeżdżała może przez zwrotnicę raz na jeden tor, raz na drugi. Chociaż będzie to ciężko, dlatego że zwrotnice mam zautomatyzowane, w sensie mam podłączone do prądu i podłączone mam do sterowania. No i nie zawsze to te sterowanie poprawnie działa. Czasami człowiek przełącza tą zwrotnicę, to zwrotnica niby przeskoczy, a jednak nie przeskoczy. Także ciężko jakby tym sterować i jednocześnie też obsługiwać kamerę i to wszystko razem ze sobą połączyć. Ale mam nadzieję, że się uda. Podejmę to wyzwanie. Także zapraszam na następne filmy na moim kanale. Mam nadzieję, że tym razem już właśnie z przejazdami na innych, po innych torach. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Cześć.